Ojciec John Baszobora przyjeżdża do Polski rokrocznie od 2007 roku. Tym razem przybył do Wałbrzycha na zaproszenie proboszcza parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej. Duchowny spotkał się z wiernymi na placu budowy kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Szczawniezdroju. Ojciec Baszobora poprowadził rekolekcje, których główne przesłanie brzmiało: jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Now we are here. Jesteśmy tutaj. And we are celebrating two feasts. I mamy okazję przeżywać, świętować dwa święta. One of Saint Anthony. Jedno święto świętego Antoniego. And another one. A Barnabas. Inne świętego Barnaby. And Barnabas. A Barnaba is a nickname. To jest taki przydomek. For a man, Messiah, who was voted. Mężczyzna, który był wybrany. By the apostles, przez apostołów, to replace, aby zająć miejsce Judas, Judasza, który zdradził Jezusa, who had betrayed Jesus Christ, który właśnie zdradził Jezusa. And it's very interesting because, i to jest bardzo ciekawe, ponieważ these days, w tych dniach, you are going to hear many teachings that come in, and they are new teachings from outside. W tych dniach możecie usłyszeć bardzo wiele nauczań, które pochodzą z zewnątrz. And people will be telling us that, i ludzie mówią nam, they will be saying that Barnabas was not anointed, chosen by God. Niektórzy mówią, że Barnaba nie był wybrany przez Boga. Let's see what the Bible says. A zobaczmy, co mówi Biblia. It's amazing. To jest niesamowite. So please, these days you need to read very well the word of God. W dzisiejszych dniach musicie bardzo ostrożnie, bardzo uważnie czytać Słowo Boże. Because people are seeing more and more, ponieważ ludzie widzą więcej i więcej, that the old church, w starym kościele, which was founded by Jesus Christ, który był zbudowany przez Jezusa, and founded it and wanted the apostles to continue. I on był zbudowany przez Chrystusa i chce, żeby apostołowie go kontynuowali. And the word of God tells us that the church continued to grow. I Słowo Boże mówi, że Kościół będzie wzrastał. Built on the apostles and the prophets. Zbudowany na apostołach i prorokach. So people are looking for a new Bible. Dlatego ludzie też zaczynają szukać nowych Biblii. And they are saying, the people of God sinned, so God had to start a new Bible. I mówią, że ludzie Biblii zgrzeszyli, dlatego musimy rozpocząć nową Biblię. That's a lie. To jest kłamstwo. This is the only Bible. To jest jedyna Biblia. And God says, i Bóg mówi, who adds more? Kto doda więcej? Or subtracts? Albo coś usunie, will not experience the salvation, nie doświadczy zbawienia of Jesus Christ, Jezusa Chrystusa. So that means you will be condemned. I to oznacza, że będzie potępiony. So we are in a very powerful moment today. Jesteśmy w bardzo takich mocnych, what I mean, ważnych czasach in dzisiaj. These times, w tych czasach, when the devil is trying to catch us and free us from where we are going. Kiedy diabeł próbuje nas tak nadciąć i zagrodzić nam drogę do miejsca, do którego zmierzamy. The glory of God is shining. Chwała Boża się objawia w kościele. And when you talk in the church, you are talking of you. A kiedy mówimy o kościele, mówimy o was, o nas. Founded a long time ago. Zbudowanych wiele lat by temu Jesus. Przez Jezusa. And Peter was chosen. I Piotr był wybrany. To lead this church. Aby przewodniczyć temu kościołowi, aby go prowadzić. Tested, po tym, jak został wypróbowany. Piotrowi i innym apostołom były zadane pytania. Whom do people say that I am? Za kogo uważają mnie ludzie? And Peter answered the question. I Piotr odpowiedział. You are the son of the living God. Ty jesteś synem Boga żyjącego. And Peter said, i Piotr powiedział, on that faith, Jezus powiedział do Piotra, ze względu na tą wiarę, your standard of faith, that's where I'm going to build my church. Ze względu na tą wiarę, zbuduję na tobie kościół. And he said, I give you the key, powiedział, daję ci klucze, to open, aby otworzyć and to close i zamknąć heaven. Niebo. And he said, i powiedział, I'm asking you, the apostles, proszę was, apostołów, on whose sins you forgive.
że tym, którym grzechy wybaczycie, tym będą wybaczone. The Lord knew that we were very weak. Pan wiedział, że jesteśmy bardzo słabi. And he had to make sure he institutes the sacrament of reconciliation. Dlatego on musiał ustanowić sakrament pojednania. And today, i dzisiaj, there are some divided scholars in our body, the body of Christ. Są pewne podziały w naszym ciele Chrystusa. They want to deny. Oni chcą jakby zaprzeczyć, Jesus forgives sins today. Że Jezus przebacza grzechy dzisiaj. They want to they are saying that today there is no need of confessing of sins. Próbują przekonać nas, że dzisiaj nie ma potrzeby spowiedzi. Whoever denies that there is a confession of sins, ktokolwiek zaprzecza spowiedzi, is saying that there is no need of Jesus Christ. W tym samym mówi, że nie ma potrzeby Jezusa. God is saving now. Bóg zbawia cię teraz. That's the name. To jest to imię. Jesus means God is saving now. Bóg zbawia cię teraz. So remember wherever you are. Gdziekolwiek jesteś. Jesus is saving you there and then. Jezus zbawia cię tu i teraz. He's always with you. He's always ready. On jest zawsze z tobą i jest zawsze gotowy, aby cię uwolnić. And today we read the word. I dzisiaj czytamy słowo. In Matthew. W Mateuszu. Chapter. Rozdział. 5. Piąty. Blessed are the poor in spirit. Kazanie na błogosławieństwa. Blessed are those who are crying. Błogosławieni ubodzy, błogosławieni, którzy się smucą. For salvation. Albowiem oni będą pocieszeni. Those who know that they know they need God in their lives. Ci, którzy wiedzą, że potrzebują Boga w swoim życiu. Those who know I cannot do anything except with my God. Ci, którzy wiedzą, że nie mogą nic zrobić poza tym, co zrobią z Bogiem. Everything that I am. Wszystko, kim jestem, is God. Jest Bogiem. We are crying that the Lord may make us holy. Krzyczymy, wołamy, że Bóg sprawił, żebyśmy byli święci. We are crying that we may be blessed. Żebyśmy byli błogosławieni. Blessed means happy. Błogosławieni oznaczają szczęśliwi. Happy are those a szczęśliwi who continue są to, to cry for sanctity. Którzy wołają nieustannie o świętość. So this priest, when he met me in Rome, więc ten ksiądz spotkał mnie w Rzymie. He said, i powiedział, why are you proud? Dlaczego jesteś dumny? I said, why are you saying that I'm proud? I zapytałem się, czemu tak mówisz, he że jesteś said, dumny? There is a gift, i on powiedział, tam that jest sposób dary, który ty chowasz. The gift of healing. Dary, które możesz uzdrawiać. Is it your gift? Czy to jest twój dar uzdrawienia? God gave it to you. Bóg dał ci ten for dar. The purpose of the... W jakimś celu. Sorry, building up the church. Abyś mógł służyć Kościołowi. Building up the church. Budując Kościół. All of us have got gifts. Każdy z nas otrzymał dary. Of building up the church. Aby budować Kościół. Each one of you. Każdy z was. You contribute by the grace of God to the building up of the people of God. Z łaski Boga macie udział w budowaniu Kościoła. Even these camera people. Nawet ci ludzie z kamerami. They want to spread the picture somewhere. Oni chcą te zdjęcia, żeby one gdzieś były rozesłane, aby to było wysłane. That the Lord may be glorified and praised. Może Bóg będzie przez to objawiał swoją chwałę. As people look at you. Kiedy ludzie będą patrzeć na ciebie. You are the images of God. Jesteś obrazem today, Boga. Dzisiaj. You are the testimonies. Jesteś świadkiem. Of faith. Wiary. God chose all of us. Bóg wybrał wszystkich that nas. We may become miracle people. Którzy staną się ludźmi cudów. You are here by a miracle. Jesteście you tutaj have been chosen cudów, by a miracle. Zostaliście wybrani born przez from cud. Above. Zostaliście narodzeni by the Holy z wysoka, Spirit przez Ducha Świętego. And water. Przez Ducha Świętego i wodę.